Jak dotrzeć do emocji dzieci z Ukrainy? Takie wyzwanie podejmuje Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, która zorganizuje dla nich zajęcia z bajkoterapią, baśnią i poezją. W zaistniałej trudnej sytuacji, kiedy osoby dorosłe nie potrafią się odnaleźć, które odczuwają strach, złość, niepokój, niestety również dzieci w dwójnasób czasami odczuwają te właśnie te złe emocje czy smutne emocje. Dlatego też postanowiliśmy przygotować nasze dzieci gnieźnieńskie, naszych obecnych i potencjalnych czytelników z przedszkoli i właśnie z klas 1-3 do odbioru tego, co się dzieje, do tej rzeczywistości, ale poprzez książkę. Dlatego, że czasami trudno z dziećmi rozmawiać o trudnych tematach, tak wprost. Dzieci nie rozumieją, boją się. Natomiast jeżeli dotrzemy do nich przez bajkoterapię, czyli książki z naszych działów bajkopomagajki, gdzie znajdziemy naprawdę pozycję o trudnych, ważnych sprawach, wtedy łatwiej dziecku zrozumieć, czym jest wojna, dlaczego wybuchła, dlaczego cierpią dzieci. Oczywiście nie do końca to dla wszystkich zrozumiałe, ale czasami można to zrobić poprzez właśnie emocje. Stąd też nasz program edukacyjny, gdzie pokazujemy książki, które mogą dodać dzieciom odwagi. Emocje to są dla tych dzieci, które nie chcą mówić prosto o wojnie, dla których ważne są właśnie te odczucia, stąd nasze czytanie książek właśnie o emocjach, zarówno tych, które można przedstawić za pomocą kolorów, barw, jak i te szarości, gdzie dziecko musi uruchomić swoją wyobraźnię. Z kolei są też dzieci, do których temat wojny jest o tyle ważny, że one chcą o tym rozmawiać. Stąd seria książek właśnie mówiących o wojnie, ale dostosowanych językowo właśnie do dziecka najmłodszego. Wszystkie nasze warsztaty będą również przygotowywały do przyjęcia dzieci ukraińskich, właśnie tych najmłodszych, które często nie znają naszego języka, w swoich grupach rówieśniczych. Są też pozycje, które mówią o tym, jak należy to dziecko przyjąć, że warto go poznać, również poprzez jego zabawy podwórkowe, poprzez literaturę, którą na co dzień czytali razem z rodzicami w Ukrainie. Także zachęcamy do naszych działań warsztatowych, które będą odbywały się we wszystkich naszych placówkach oraz w bazie Centrum Edukacji Kreatywnej, gdzie dodatkowo wszystkim warsztatom czytelniczym będą towarzyszyć eksperymenty niebiesko-żółte. Im bardziej brniemy w świat baśni, im bardziej poznajemy baśnie z różnych zakątków świata, tym bardziej przekonujemy się, że tak naprawdę niosą bardzo uniwersalny przekaz i one przypominają, że tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, w jakiej przestrzeni geograficznej czy czasowej, to tak naprawdę łączą nas te same emocje i to pokazują baśnie. Mamy świetny księgozbiór, jeżeli chodzi o baśnie, który wcale nie jest tak intensywnie wypożyczany, jakby mógł być wypożyczany, bo wydaje mi się, że po prostu ludziom potrzeba odkrycia baśni od nowa, ponieważ obecnie tak naprawdę w Polsce działa wiele świetnych grup, które specjalizują się w opowiadaniu baśni, to są prawdziwe gwiazdy. I okazuje się, że podczas tych spotkań to nie są obecne tylko dzieci, są specjalne spotkania z baśniami dla dorosłych. Także naprawdę to wiele fajnego mamy do odkrycia. I pytanie odwieczne, ile prawdy jest w baśniach? Czy na to pytanie też odpowiecie na tych zajęciach? Ja myślę, że cała prawda jest w baśniach. Że tak naprawdę kto nie zna baśni, ten nic nie wie o świecie. Z okazji Światowego Dnia Poezji w Gnieźnie odbędzie się wieczór z poezją ukraińską, na który zapraszamy już nie tylko najmłodszych. 21 marca jest obchodzony Światowy Dzień Poezji. No i oczywiste jest teraz, że świat to teraz Ukraina, prawda? To, co dzieje się na Ukrainie, jest najważniejsze i cały świat też patrzy na Ukrainę i uznaliśmy, że to jest doskonały jakby moment, żeby poznać poezję ukraińską, bo ona jest słabo znana. To jest i literatura ukraińska, to jest coś, co jest jednak niszą, jeśli chodzi przynajmniej tutaj o odbiór w Polsce, a myślę, że w Europie na przykład zachodniej jest jeszcze gorzej. Więc uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby czytać poetów ukraińskich, poetki ukraińskie i zapraszamy na taki wieczór poezji ukraińskiej. On się odbędzie 19 marca w sobotę, czyli dwa dni przed tym dniem poezji. W sobotę o godzinie 19 tutaj właśnie do czytelni, bo chcemy, żeby czytelnicy nasi też czytali te wiersze, więc jeżeli ktoś może sobie wcześniej przygotować, poszukać w internecie takiej poezji, a jeżeli nie, jeżeli ktoś nie ma dostępu, to może się zgłosić do nas, my taki wiersz wyślemy, żeby sobie wcześniej przeczytać, bo to będzie czytanie poezji ukraińskiej w języku polskim. Nie trzeba deklamować, nie trzeba recytować, tylko będzie czytanie tej poezji, a po poezji będzie koncert kameralny duetu Tom Bishop, czyli Aleksander Schmidt i Arkadiusz Królak.
I to będzie taki koncert akustyczny, kameralny w stylu Tiny Desk, czyli tutaj sobie zagrają na tle książek, taki po prostu kameralny, nastrojowy i też będą wątki ukraińskie. To będzie poezja w przekładzie, absolutnie nie wymagamy znajomości języka ukraińskiego czy cyrylicy. W przekładzie polskim będziemy czytać, prawda? No bo chcemy też zrozumieć tę poezję, a chyba język ukraiński nie jest jeszcze tak powszechnie znany. Pewnie będzie z tym lepiej, natomiast zdecydowanie w polskich przekładach. Na przykład tutaj mam tomik Serhija Żadana, przełożony fenomenalnie przez Bogdana Zadurę. To jest też taki tomik, który dostaliśmy zgodę od wydawnictwa Warstwy na wykonanie publiczne właśnie tej poezji z tego tomiku. Napisali nam, że czytajcie, niech się niesie, więc chcemy, żeby się niosło. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres projekty@biblioteka.gniezno.pl.